Cały powiadwie wita najserdeczniej w kolejnej Odsłonie Show, odcinek numer 89, w którym to porozmawiamy sobie miło i szczerze na temat dwóch wydarzeń sportowych, w których brałem udział jako baczny obserwator. A były to spotkania ligi dokładnie drugiej oraz ligi sparingowej regionalnej. Po kolei, po kolei lecąc i idąc. Pogoń Siedlce, Hutnik, Kraków. To spotkanie odbyło się w jakże fajnej, w jakże dogodnej porze piątkowego wieczoru 1 marca. I co nas czekało tego dnia w Siedlcach na boisku przy, przy ulicy Jana Pawła II 6 dokładnie. I cóż, na pewno czekała nas w Siedlce, która po porażce w Kaliszu gdzie nie oglądałem tego meczu, ale dużo osób, które, mi, które oglądały to spotkanie, mówiły mi, że pogoń tam grała dobrze, grała nieźle i na pewno nie wyglądała na drużynę, która powinna tego dnia przegrać 5 do 1, oddając od strzałów przy okazji, ale czasami tak jest i taka jest piłka, i w tym wypadku no, ta dotkliwa porażka trochę wyhamowała i ostudziła głowy. Pogonistów na dzień dobry na początek tej wiosny. I cóż, mecz zapowiadał się jako tako całkiem ciekawie. Bezpośrednio pogoń sąsiaduje z hutnikiem Kraków aktualnie. Są to dwie drużyny, które gdzieś tam będą się do samego końca pewnie biły o ten awans do pierwszej ligi. Przed meczem były to dwa punkty różnicy, więc. Więc, hutnik wygrywając pewnie byłby wyżej, bo w Krakowie był remis 1 do 1. Natomiast tutaj wydawać by się mogło, że będzie to zupełnie inna historia, ale jak się okazało, nie do końca. W składzie hutnika kilku całkiem znanych zawodników, przynajmniej mnie znanych, na pewno. Jak tak e, obserwując ten mecz z boku i, i usłyszałem, że żółtą kartkę dostaje Daniel Hojo Kowalski, to przypomniałem sobie o tym zawodniku, że parę ładnych lat temu, w roku 2018 dokładnie był no, 15 latkiem, który dosyć brawurowo gdzieś tam przedarł się do, do szerokiej kadry pierwszej drużyny, wówczas występującej w Ekstraklasie Wisły Kraków, i było. W ogólnopolskiej piłce trochę to całkiem spore wydarzenie, iż ten 15-latek wówczas te cztery mecze w ekstraklasie rozegrał. No jak widać, kariera Daniela Hojo-Kowalskiego nie potoczyła się tak jak mu chyba z tego co pamiętam. Wróżono, że będzie to no, przyszły reprezentant Polski. Jak na razie ma, dzisiaj ma ten gość lat 20. Podobno bardzo utalentowany rocznik 2020. Trzeci gdzieś mi się kiedyś obiło, że to naprawdę może być nawet złota generacja polskiej piłki. No i ten Daniel Hojo-Kowalski, tym reprezentantem tego pokolenia, tego rocznika właśnie jest i można go było obserwować na boisku w Siedlcach. Poza tym Igor Tarasow też znany z ekstraklasowych boisk ze Śląska, Wrocław parę i z Jagiellonii, Białystok. Trochę klubów w Europie też obskoczonych, gdzieś Finlandia, Cypr, Szwecja, Turcja. No i przede wszystkim Łotwa, bo akurat Tarasow z Łotyszem jest i reprezentantem tego, tego kraju także. Podobnie jak Denis Rakels, który występował też na, na placu boiska w Siedlcach tego dnia w meczu z Pogonią Siedlce. No i Rakels, takie nazwisko trochę bardziej... Bardziej znane, Król Strzelców gdzieś tam łotewskiej ekstraklasy. W polskiej lidze też trochę tych bramek w ekstraklasie nastrzelał i jego nazwisko gdzieś tam nie jest anonimowe dla osób, które jako tako gdzieś tę polską, polską piłkę obserwują. No i z tymi trzema zawodnikami i kilkoma jeszcze trochę u, nie mniej utalentowanymi młodymi graczami, no Hutnik. Zjawił się po to, aby punkty jakieś w Siedlcach zdobyć i to się udało i trzeba przyznać, że Hutnik całkiem nieźle grał. Całkiem nieźle grał. W szczególności w pierwszej połowie, gdzie niewiele się działo, ale wspomniany Hojo Kowalski miał taki strzał ładny gdzieś sytuacyjny pod poprzeczkę i tylko w sobie znany sposób. Jakub Burek gdzieś ten strzał wybronił i obyło się bez bramek po pierwszej połowie, chociaż była ona tak... No, nie za ciekawa, tutaj razem z fotoreporterami byliśmy po tej stronie od bramki, na którą atakowała pogoń. Jeden, jeden z fotoreporterów nawet do mnie powiedział, że nic się nie dzieje, żadnych zdjęć nie będzie miał z pierwszej połowy, jak tak dalej pójdzie, bo wszystko toczyło się na połowie hutnika i trzeba było mieć dobry obiektyw, żeby tam sięgnąć. No, pogoń dosłownie chyba jeden bądź dwa, dwa ataki zawiązała takie. No, bardziej zorganizowane, pozycyjne na połówce chutnika Na szczęście dużo więcej zadziało się w połowie drugiej i udało się pogoni w tę połówkę bardzo dobrze wejść, bo już w 48 minucie wypożyczony z Rakowa częstochowa Tomasz Walczak zanotował trafienie pod ograniu Krystiana Misia. Misie w swoim stylu fajnie się przedarł, wszedł od Zachrystii do, do pola karnego i fajnie dostrzegł walczaka i ten, ten ukół. I było to otwarcie no, jak nie w stylu pogoni, i tak się zrobiło dosyć, dosyć pozytywnie. Na, na obiekcie, i gdzieś z tyłu głowy miałem, żeby jakiegoś głupiego, karnego przy okazji nie zrobić, bo hutnik przeważał, hutnik gdzieś starał się wyrównać. Natomiast do tej 76. Minuty, no niewiele tak naprawdę drużyna z Krakowa stworzyła, i wszystko odmieniło się za sprawą danego babora, który dosyć bezpardonowo władował się w jednego z zawodników hutnika. I to, co miałem z tyłu głowy, niestety się ziściło. I z rzutu karnego nie pomylił się Rakels, ale tutaj bramkarz pogoni też całkiem nieźle zainterweniował, bo gdzieś poszło po jego ręce. I piłka też jeszcze przy okazji trafiła w poprzeczkę, ale ostatecznie jakoś się wsunęła do tej bramki, i, i hutnicy z Krakowa trafili na jeden na 1 do jednego. 1. Pokarnym, moim zdaniem, brakowało trochę pary po tych zmianach, i trochę ta siadła gra choć, cho, choć przynajmniej Hrinczar miał też strzał taki ładny, gdzie z najwyższym trudem gdzie z najwyższym trudem Dorian Frontczak ten strzał obronił. Jak ktoś chce sobie sprawdzić, to na TVP Sport jest skrót z tego spotkania, bo w obecności kamer tejże stacji się to spotkanie odbywało, dlatego też ta pora taka, a nie inna, no stacja zadecydowała, że warto będzie Pogoń z Hutnikiem pokazać akurat tego dnia o tej porze i, i też ten mecz się właśnie tak, tak odbył. Dany Babor jest tak, jakby no, w tym meczu symbolem tych zmian, które miały troszeczkę pomóc, a w zasadzie no, pomogły nie za wiele, a przy okazji, da, dany Babor jeszcze troszeczkę sknocił. Ogólnie, nawet tam, dosłyszałem, zauważyłem, że miał czasami problemy z ustawianiem się, taki był rozkojarzony tego dnia jakoś wyjątkowo choćby Piotr Pyrdą mu krzyczał, żeby się ruszył i gdzieś tam uzupełniał swoją strefę raz czy dwukrotnie, ale, ale, ale tak ogólnie. No, troszeczkę zabrakło tej pary pod koniec, bo można było to jeszcze, wydaje mi się, lepiej zakończyć z lepszym, uderzyć w jakiś wyższy, lepszy ton w tej końcówce w tych ostatnich 5 dziesięciu minutach. No, ale cóż, jest jeden punkt na sześć możliwych w wykonaniu pogoni po tym otwarciu, po tych pierwszych dwóch spotkaniach w 2024 roku ligowych i pogoń musi niestety patrzeć, co tam za plecami się dzieje. Chociaż Kalisz gra dzisiaj chyba z Wisło Puławy, i jeszcze nie wiemy, czy odskoczy bardziej. Bo kotwica to już jest tych dobrych no 7 punktów nad Pogonią, chociaż ma Kotwica 1, mecz więcej, 22, rozegrane spotkania, Pogoń 21, ale, ale, no trzeba na ten Kalisz patrzeć, żeby, żeby mieć gdzieś go w zasięgu i powalczyć, powalczyć o te drugie miejsce, które jest premiowane awansem bezpośrednim, tymczasem za plecami Pogoni też się robi coraz bardziej ciekawie, bo kiedy Pogoń tylko punkt zdobyła na 6 możliwych, to gdzieś tam jest hutnik Kraków niedaleko, radunia Stężyca, ilech Poznań, które to mają pogoń też w swoim zasięgu i o ile technicznie, teoretycznie jest jeszcze możliwość awansować bezpośrednio, o tyle nawet jest możliwość gdzieś się zsunąć z tej strefy barażowej, co byłoby po dobrej rundzie jesiennej. No naprawdę bardzo szkoda, gdyby tak się. Wydarzyło, trzeba mieć też na uwadze, że tych meczów wiosną jest dużo mniej, bo w drugiej lidze zaczęli granie w roku 2024, tak jakby od czwartej kolejki rewanżowej jest ta wiosna rozgrywana, więc jest tych spotkań no, trochę mniej i oby ich nie zabrakowało ostatecznie do tego, by jakieś fajne miejsce wykręcić. Choć trzeba też przyznać, że jeżeli chodzi o pogoń siedlce, to całkiem trudny był to terminarz, jak na dwa pierwsze mecze, bo wicelider z Kalisza i też czwarty w tabeli hutnik, a marzec przy, zapowiada się i prezentuje się troszeczkę, troszeczkę lepiej, że no, na pewno będzie okazja zapunktować. Trochę konkretniej niż w tych pierwszych meczach, tak mi się wydaje, bo będzie teraz wyjazd z Sandecją Nowy Sącz, która to Sandecja jest ostatnia. Jest Polonia bytą Beniaminek z dolnej połówki tabeli, który będzie u siebie. Będzie dużo ogólnie meczów u siebie, bo będzie Elbląg u siebie, który to Elbląg też tak naprawdę no, nie leży pogoni jak Kalisz, ale będzie też Lech 2 Poznań u siebie, który dla odmiany bardzo pogoni leży i często się udawało wygrywać z tym lechem dwa Poznań w ostatnich latach. Moim zdaniem, potencjał na trzy zwycięstwa chyba jest w marcu i warto się o tę pulę pokusić. Tylko trzeba oczywiście wygrać najpierw to jedno spotkanie i miejmy nadzieję, że jakoś ta reszta pójdzie i jakoś to się potoczy. I cóż, śledzimy, obserwujemy i mamy nadzieję, że ta pogoda gdzieś będzie w czubie do samego końca i będzie w tym sezonie walka o awans do ostatniej kolejki. Jeżeli podoba Ci się moja robota, możesz zachęcić mnie do dalszego działania, stawiając symboliczną kawkę w serwisie bajkof.tù. Nie obrażę się, jak zasubskrybujesz mnie na YouTube bądź Spotify i będziesz obserwował moje społecznościówki. Dzięki. No i przejdźmy, mili i szanowni Państwo, do krem de la creme. Coś, na co najbardziej czekałem tego weekendu, czyli wielkie spotkanie moje z łosicką piłką po wielu, wielu miesiącach rozłąki. I do tego spotkania doszło w Mińsku Mazowieckim, gdzie znany i lubiany Ełdek Łosicki, Ełdeka Orzeł Łosice być może. Powinniśmy już powoli nazywać tę drużynę, bo doszły do mnie słuchy, że włodarze klubu będą czynili starania, aby od tej wiosny drużyna już oficjalnie tak się nazywała e Eudyka Orzeł, więc no ci znani i lubiani i sympatyczni piłkarze pojawili się w Mińsku 2 marca w sobotę o 18.30, by zmierzyć się w sparingu. Z Mazowią 2 Mińsk-Mazowiecki miała to być, ale okazało się, że była to maza 3. Tak jest. Mazowia 3 Mińsk-Mazowiecki, oficjalnie maza under 17. I to spotkanie zakończyło się zwycięstwem młodych zawodników z Mińska. 5 do 0. I cóż, no mam spory dylemat, jak ten sparring ogólnie ocenić i wyjaśnić to, co się tam wydarzyło. i Jakoś racjonalnie to określić i opisać. Zaskoczony jestem tym graniem z, jun z juniorami tej zimy, no czegoś jeszcze takiego nie było. Po wyprawie do, do Warszawy i starciu z tamtejszymi CJ Polonii i Warszawa. No ty tym razem mieliśmy jedną z najlepszych y, juniorskich drużyn w regionie, a być może i najlepszą w tej kategorii wiekowej no raczej najlepszą, jaką była ta właśnie Maza 3. Miała być to piąta liga, ale ale no piąta liga przegrała tego dnia swój sparing, podobno jak, podobnie jak i pierwsza Maza, więc no to była ostatnia szansa, aby organizacja z Mińska gdzieś uratowała twarz i, i wygrała w tych ostatnich sparingach przedligowych. Z kim mieliśmy do czynienia tego dnia, Szanowni Państwo? Chłopaki z roczników 2007 głównie, którzy awansowali w tamtym roku do ekstraligi wojewódzkiej, ogrywając rówieśników m.in. z pogoni siedlce, broni radom, delty w Warszawa, czy też Akademii Radomiaka. Nie znam się na juniorskiej piłce, nie znam się na tych wojewódzkich ligach, ale podobno ta ekstraliga no, to jest. To jest moc, to jest top, i ci chłopacy właśnie w tej ekstralidze warszawskiej grają. I trzeba przyznać, że na tle seniorskiej drużyny z żywcem wyrwanej z siedleckiej piłki, no, to jest to na pewno ekipa grająca piłeczkę techniczną. Jest to dobrze poukładana drużyna dzieląca się piłką, ubiegająca taka typowa juniorska, bardzo dobra i nie jest to ulubiony typ przeciwnika dla Eudeka. Nie ma co ukrywać. Chłopacy dynamiczni w środku pola, dobrze operujący piłką, ludzie, którzy przecinali raz po raz formację przeciwnika, aż sami się dziwiąc, że tak łatwo to im idzie. Widać, że trenują na dużym od jakiegoś czasu i mają ten mosir. W Mińsku no, do dyspozycji, ile tam im potrzeba, co do tego wątpliwości nie miałem, widząc jak, jak dobrze się czują, jak dobrze dysponują przestrzenią i jak operują piłką na tym placu. No, pytałem około 30 minuty trenerów o składy i kiedy padł pierwszy gol, zapewnili, że to, no z dużą pewnością siebie zapewnili, że to nie jest ostatnia bramka tego dnia i czy pan... Yy, będzie chciał jeszcze od nas kolejnych strzelców później, ja powiedziałem, że ok. Choć nie byłem do końca przekonany, że aż tak łatwo im to strzelanie będzie szło. Tutaj mówię szczerze, ale, ale czas pokazał, że tak właśnie było. Że tak właśnie było, że to strzelanie nie sprawiało im tego dnia problemów. Ale pomagały w tym no, głupie błędy w obronie łosic i dosyć uprzejme granie bez. Ostrzejszych wejść, bez bardziej fizycznych starć, tylko no bardziej na zasadach juniorskiej piłki, żeby dużo biegać, dużo, dużo podań, dużo kontaktów z piłką. No i łosice tak starały się do tej juniorskiej piłki trochę do, dostosować ze skutkiem takim, jak, jak pokazuje wynik. Niestety, co do mazy tej under 17, mazy 3, ją nazwijmy. To, no tak jak wszystkie juniorskie drużyny tego typu, no całkiem. No raczej nie powalają tę żyzną fizyczną, czy, czy jakoś tam siłą, na takie typowe, boiskowe chudaski, i więcej można chyba było przy nich ugrać, wykonując stałe fragmenty gry. A w drugiej połowie, kiedy troszeczkę trener gujski tam pozmieniał, to Siadła im też sporo jakość, i aż trudno uwierzyć, że, że w tej drugiej połowie strzelili więcej bramek niż w pierwszej, kiedy to w pierwszej naprawdę dużo, dużo ładniej grali. Ale, ale taka to jest właśnie piłka, takie to są sparingi, i ten był tego przykładem. Co do chłopaków z UDK, hmm. po tym sparze trzeba było przyznać, że no w całkiem dobrych humorach opuszczali Mińsk i kończyli ten mecz. Z oceną, że dużo lepiej to wyglądało niż z Polonią. No nie chciałbym, z jednej strony żałuję, ale z drugiej chyba nie chciałbym wiedzieć, w związku z tym, jak to z tą Polonią naprawdę musiało wyglądać. Plan i założenie przed meczem w szatni było takie, żeby pograć niżej, pokontrować, grając ze środka dużo piłek do skrzydeł, ale realizacja tego była najzwyczajniej w świecie taka sobie jeżeli mam być szczery trochę brakowało tych piłek do skrzydeł, w szczególności w połowie pierwszej trochę dużo trzeba było biegać, a nawet ale nawet mimo to, że dużo było tego biegania całkiem i dynamicznie trzeba było się przesuwać, przemieszczać, to było takie granie na 40% ligowej intensywności z lepszym przeciwnikiem z górnej części tabeli jeżeli miałbym to Jakoś, jakoś określić i ogarnąć, i nawet nie byłbym w stanie sobie z pogonią 2 albo ze zbuczynem wyobrazić takiego miziania się jak, jak to wyglądało no, wczoraj w sobotę z juniorami mazy. Bez trzygłowej hydry pod tytułem wyżyk na umiu, No, ciężko jest coś wykreować do przodu. Jest ta drużyna tak nastawiona w ofensywie na ten tercet, że w sytuacji kiedy nie ma tych zawodników to jest duży problem z wykreowaniem czegoś nawet w takim joggingowym meczu jak ten z juniorami Mazowi w Mińsku. Sporo małych baboli w obronie, ale chyba bardziej boli te zero z przodu. Choć akcje ku temu były, ale piłka gdzieś tam mijała słupki, bramki i nawet ten bramkarz... No, mazy 3. Nie miał aż tak za bardzo możliwości się wykazać w sumie. Dużym jak dla mnie pozytywem w piłce po tym sparingu a być może największym był już Hibowski, rocznik 2008, który tego dnia zagrał 45 minut. I powiem szczerze, no całkiem nieźle jak na takiego młodego chłopaka zagrał, troszeczkę był Niewykorzystywany na skrzydle, można było czasami więcej do niego pograć, choć sam chłopak, no widać było, że miał dużo chęci do gry, całkiem nieźle jest ułożony, wie co z piłką zrobić w miarę możliwości, jak, jak, jak tą piłkę gdzieś tam otrzyma. I trzeba przyznać, że całkiem nieźle potrafi grać, a Zdecydowanie no, będzie się jeszcze rozwijał w najbliższym czasie i myślę, że w beklasie będzie miał całkiem spore pole do popisu. Choć najbardziej z tego wszystkiego podobała mi się jego deklaracja, bo zapowiedział, że ktoś tam w szatni powiedział, że miałeś być lepszą opcją niż Wyżyk tego dnia. A on powiedział, że za 5 lat no, będzie co najmniej taki jak Wyżyk, bo no, od Wyżyka jest. Jurze Chibowski o te 5 lat młodszy, więc nie mogę się doczekać tego, jak realizacja tej zapowiedzi będzie wyglądała. Także, także czekamy za te 5 lat, że będzie w Usicach skrzydłowy na miarę potencjału Wyżykowskiego kolejny i dobrze by było, gdyby tak się zdarzyło. Nie ma się co oszukiwać. Co do samego meczu, nie był to mecz na 5-0 w wykonaniu Łosic. Na pięć bramek w plecy, może na 3-1, może na 4-2. Niemniej takie no, kolejne baty od małolatów w tym okresie przygotowawczym zimowym nie robią wrażenia i nie robią dobrego PR-u przed wiosną dla drużyny UDK Jako jednostka do pogrania i do pobiegania ok, ale sama gra to była trochę jak Borsuk, który wstał gdzieś ze swojej jamy po spaniu, i jeszcze się rozciąga, i ziewa. No i technicznie też dużo drobnostek wychodzących na tle takiej drużyny jak Maza 3, która no troszeczkę była lepsza pod tym względem w wielu, wielu fazach meczu, i to było może nie w fazach meczu, tylko w sytuacjach takich typowych, boiskowych. No i to było też widać. Choć po meczu chłopaki śmiali się, że być może przyczyną. Takie gry było zbyt proste boisko i coś może w tym jest, bo velo to trochę jest inna dyscyplina sportu, trochę inne place i trochę inne tematy do ogarniania, choć to może jest jakiś ukryty podprogowy temat, żeby z tymi juniorskimi zespołami teraz grać zimą, żeby troszeczkę przechwycić tej juniorskiej piłki do swojej gry i gdzieś... Może w taki sposób zaskakiwać przeciwników wiosną w okręgówce? O tym się dowiemy i o tym się przekonamy już niebawem. Natomiast kwestia kolejnego spara nam pozostała i jest to sparring w weekend, w weekend 9-10 marca, o ile się nie mylę, tak. I jest to sparring do ustalenia. Wstępnie miała być to ekipa MKS-Mielnik, ale okazało się, że Mielnik gra. Ligę już za tydzień i trzeba szukać innego przeciwnika. Wstępnie chodzi jakiś słuch, chodzi jakiś temat Grodziska, Krzymosze, chociaż znając jak, jak ta drużyna potrafi no bezpardonowo grać, no to nie chciałbym chyba takiego przeciwnika tydzień przed ligowym meczem. Przed ligowym meczem, na który to skład się kroi też. No, mocno wybrakowany, ale jeszcze może do tego, w me, do tego tematu wrócimy przed samym spotkaniem z czarnymi. Tymczasem no, czekamy na tego przeciwnika, ostatniego, kto tu w sparingu zostanie nam dobrany i, i dorzucony. Także to by było w tym odcinku na tyle. Dzięki za, za odsłuchy. Do usłyszenia, prawdopodobnie, pewnie około piątku, być może coś się do piątku ciekawego wydarzy. A przede wszystkim tego sparring partnera ostatniego poznamy i może będziemy bogaci w jakieś nowe przemyślenia dotyczące no, tych y, ostatnich dni okresu przygotowawczego przed rundą wiosenną. Także to by było na tyle dziś. Y, Cześć i do usłyszenia. Czygir Bank Blau Pozdro, 600.